witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Rock, a to jest Medal of Honor Warfighter. No i czekałem na tą produkcję z wielu powodów. Przede wszystkim multiplayer mnie interesował, ale także kampania. I także dlatego, że miałem okazję rozmawiać z żołnierzami, którzy byli konsultantami podczas produkcji tej gry. No i mam wrażenie, znaczy mam nadzieję, że wrażenia będą dodatkowe, takie ponad, ja wiem, ponad zaplanowane. Dzięki tym rozmowom, dzięki tej wiedzy, którą nabyłem. Zobaczymy, co się będzie działo. Na razie zaczyna się interesująco. Oj. Voodoo, jesteśmy na brzegu, kierujemy się do celu. Czekajcie w punkcie ewakuacyjnym. Cel zmierza w waszą stronę. Proste. Wchodzimy i wychodzimy. Nikt się nigdy nie dowie, że tu byliśmy. Naszych tu nie ma. Zapadło. Nasza ciężarówka. Nie strzelaj do wartownika, bo z operacji nici. Podłóż tylko ładunek. Trzymam tyły. Jest ładunek. Uzbrojony. Pojechał. Czy wartownik ma broń. Sam. Dobra. A teraz się schowa. Schowany. Już przyjdzie. Wow! O, już! What the heck? No, panie i panowie, to jest Frostbite. Ja pierdziule, co to był za ładunek? Co to się kurwa dzieje? Chuj do wiemu, to czekaj! Szósta odcięta, główny punkt niedostępny! O, lerny świat. Ależ zadyma. Ja pierdziu. O, dobrze, że go dobiłem wcześniej. O, my. Wszystko się... Na górze? Gazu, Preacher! To prywatna maszyna! Ognia! Śmigłowiec, kryć się! O! Dary, come on! W dół po schodach, tempo! Preacher, zestrzeń śmigłowiec! Dobra, biorę. Przeładuj. Shit. Dobra robota. Możesz. A i ten silnik jednak potrafi. O tak. O tak, moi drodzy. Znaczy, wybaczcie tą ekspresję. Ja się strasznie... A jak to pięknie wygląda. Teraz ta akcja, w której brałem udział właśnie w Gdańsku z Gromem, zupełnie inaczej... Ona chyba była robiona na podstawie scenariusza do gry, bo tam też były pontony i... Jak widziałem żołnierza, który wyciąga do mnie rękę, to dokładnie to samo miałem gdzieś tam późnym wieczorem w Gdańsku. Tylko bez tej muzyki w tle i bez tych eksplozji z tyłu oczywiście. Medal of Honor Warfighter. Nie wiem, czy wspominałem o tym. Znaczy, gramy sobie w kampanię teraz. Ale posłuchajmy jeszcze. To nie tak. Lena. Tradycyjna historia żołnierza.
takiego sił specjalnych. Zresztą trochę w nawiązaniu do tego, co czytałem w książce Snajper Howarda Vazdina, że on... no cóż... Czemu się rozłączyłaś? Jadę autem. Był tunel. Prowadzisz i rozmawiasz. Ona jest w wozie? Nie prowadzę. To kto prowadzi? Ojciec. Następne pytanie. Przepraszam. Tak, tak. Jak zawsze. Nie chcę wojny. Ty dla niej żyjesz. No proszę. No, no właśnie, żołnierz... jego rodziną jest jednostka, a nie żona. Mother to Dusty. Co to za cyrk z tą waszą operacją? Diabli wiedzą. Normalna pirotechnika. Ani się obejrzeliśmy, a z nieba zaczęły spadać kontenery i zaatakował nas śmigłowiec. I nie była to raczej straż portowa. No racja. W eterze zrobił się szum od Manili po Afrykę Wschodnią. Wkurzyliście kogoś tym pokazem fajerwerków. Wiadomo kogo? Lista jest długa, brachu. Może zrobicie przysługę chłopakom z OGA i pokręcicie się po porcie, żeby ją trochę skrócić. Co nie leży w naszej kompetencji, Dusty. OGA to też są jednostki specjalne. Trochę innego typu, amerykańskie. Jasne. OGA, dobrze mówię? Jakieś wieści od miejscowych źródeł? Oga, OGA, tak. Gościa, Krypton i Margiros, ale nie przeszkadza, nie przeszkadza. Konspiracja. Mieliście, tak? Da, od wielu miesięcy się nie odzywa i to nas martwi. Może nie żyje, może zmienił stronę. Facet może być wszędzie. A, to ciekawe. Wszystkie misje, które tutaj są, z wyjątkiem pierwszych dwóch, były zaprojektowane z udziałem konsultantów. Te pierwsze dwie nie do końca. One pojawiły się w grze później. Czyżby to mój zakamuflowany bojownik? Cholera, wie, o rany boskie. No teraz to mogę mówić, szczerze mówiąc, to pewnie nie przerwę jakiegoś dialogu, bo chyba, że ktoś tutaj z moich widzów po arabsku. Aha, no, zacząłem od singla, ale multi też będę pokazywał, ale jestem ciekaw tej kampanii, jak ona wygląda. Zresztą to też jest okazja. To jest też okazja, żeby poopowiadać te różne historie, które mam do poopowiadania. Częściowo z książek, częściowo... لديك مجموعة متنوعة من الأسلحة لاستخدامها ضد الكفار. Granat. Szkolenie terrorystów, co? Załatwione. Nie było to łatwe? Samolot, co? Okay. Okay.
يجب أن تحطم الباب مع أخيك. بيلوتوف. إنك وسط، ولكننا بحاجة لك لقضيتنا. إذا اخترت اليسار سوف تعود إلى التدريب، إذا اخترت اليمين سوف تبدأ المعركة. Poszło mi chyba średnio. Dobrze. Jakich użyliście ładunków? Kumulacyjnych. Dość, żeby zniszczyć wóz i nie wywoływać podejrzeń. Ten drugi to nie nasza robota. Fakt, widać. Inny wzorzec wybuchu, no i źródło znajdowało się wewnątrz. To potwierdza naszą teorię o transporcie materiałów. Tak. A ich źródło? A, firma Wydmuszka z Dubaju. Dużo przewozów między Dubajem, Karachi i Filipinami. Tamta komórka bardzo nam pomogła. Okej, muszę spytać. Jak się trzymasz? Dam radę. Jak zaczyna się polityka, zaraz chcą, żebyśmy zamiast strzelać tańczyli. A ja nie tańczę. Jasne. Czyli Mako to teraz działka wodu. Pewnie mu ta sytuacja nie pasuje, ale jest gotowy. Miejmy nadzieję. Niedługo wkraczają do akcji. Tak? O, tak. Chcesz coś więcej? Nie teraz. Ale pozostańmy w kontakcie. Ej. Jeśli zginę, daj to mojej byłej żonie. To wszystko to dostanie. Resztę sama już sobie wzięła. Jedna minuta. No naprawdę, te ćwiczenia w Gdańsku, one były robione chyba specjalnie w ten sposób, żeby nawiązywać do tego scenariusza. To poprawianie tego całego ekwipunku przez żołnierzy, te znaki, jedna minuta, wszystko to jakby delikatne déjà vu. Znaczy z wyjątkiem skoków spadochronowych, to też swoją drogą. No i pontony poszły i chłopaki, to chyba Delta Force, nie? No to lecimy w dół. Oj. Wodo, to Dingo. Mów, Dingo. Tydzień wcześniej? Zielone światło, brachu, wkraczają do akcji. Gladiatorzy na podejściu, schodzimy niżej. Wycofujemy się i będziemy atakować wyznaczone cele, bezpieczne do głosu. Mako 1, przez 5 minut musicie radzić sobie sami. Przyjąłem, Gladiator 1-1. Dingo, zostaliśmy bez wsparcia. Przyjąłem. Niech Grizzly zajmie się frajerami, którym życie niemiłe. Przyjąłem, Dingo. A my się zajmiemy ich magazynem. Jest w samym centrum pirackiego miasteczka. Uważać na te budynki. Krupie! Stan posłania. Idę. To chyba gdzieś pokazywane było. Alfa jest za tymi budynkami. U nas tej! Rób skrycie! Nie widzę gości. Ach, pięknie head. Przejdę. Raciony. Wodzu, z lotnictwa Nici. Oznaczcie cel laserem, niech zajmie się nim artyleria. Jakoś. Dobra. Musimy dostać się do tego budynku! Poszedł granat.
Forsuję oczyść. Załatwione, oczyszczone. Panowie. Chyba, że chcecie, żebym przyszedł tam. Do drzwi. Okej. Coś, albo byłem ślepy kompletnie. Albo nie widziałem tego, co chciałem zobaczyć. Przegapiłem gość. Jeszcze chwila. Aktywny strzał. Rozwal budynek. Zatrzymaj kupę gruzu. Shit. Mako, oznaczcie cel. Czekamy. O tak. Jezu, zadymę. Mako, tutaj. 1-6-1-4, jesteśmy w punkcie Alfa. Czekamy. Jak tam status odbiór? 5 minut do tego, 1-4, odbiór. Przyjąłem, otrzymujemy pozycję. Okej, spokojnie. Nie, wszystkich załatwiliśmy. Hej, tutaj, tędy. Budynek jest niestabilny. Najpierw myślimy robota, potem ludzi. Robota? Okej, okay, jadę. Skafiri, baś kurka samo rejsa. Gdzie ja kujuran? Wiedź, kochany, wiedź. Gdzie masz kółka? Tutaj. Obróćmy to cudo. Tak się nie da, dobra. Spróbujemy inną drogą. Tak jest, tędy. Raczej tędy nie przejadę. Tędy? Też nie. Dobrze, spokojnie, spokojnie. Może tędy. Udało się. Nie możemy się ruszyć. Potrzebna natychmiastowa pomoc. 1-4 do 1-6. Przyjąłem. Wysyłamy robota. Odbiór. Tam są tam. Hej, 1-4, robot jest na napisane. Uuuu. Zobaczcie u nas, ogień odpłaniający! Wypuśćmy to! RPG! Strzelaj tam, ognia! Jezus. Zrobiłem co mogłem. Co teraz? Ruszać! Jasne już! Okej. Trzymać się 1-4. Idziemy po was.
Chodź tam, tutaj. Nie dało rady przejść dalej. 4, ruch, budynek po drugiej stronie ulicy. Zrozumiano. Okej. Wchodzimy. Z RPG-iem. Czysto. Mam nadzieję, że koleś prawie. Rzuca tą bronę nieźle. Nie tak czysto, nie tak czysto, no ale dobra. Tamta luneta była za bliska. Okej, okay. Schody. O, nieźle ciężki sprzęt. Dobra, powoli zaczynam się przyzwyczajać do luty. Zmieńmy to na ogień pojedynczy. Szybko RPG. Ktoś jeszcze wychyli. Za szybko mi to lata, za szybko. Schody! Naprzód!
1, tu Grizzly 6. Przygwoździli nas na plaży. Cała zgraja chudzielców siedzi na dachach i wali do nas z granatników. Na skwarkach powietrza nigdy się to nie dowiemy. Może to być przesadzki. Grizzly 6, Mako 1 jest w drodze. Zajmij się waszym problemem. Trzymajcie się. I przyjąłem. Byle szybko, bo coraz celniej walą. Zrozumiano. Wchodzimy. To jest to. Cholernika. Jednego zostawiłem. I naprzód. Idę. Zdejmujemy ich tam. Nie wiedzą, że tu jesteśmy. Ale długo ta sielanka nie potrwa. Musimy działać szybko i skutecznie. Cholera. Cele obok wieży. Obok napisu, na 12. Trochę na lewo. Kolejny, ten sam sektor. Shit. Brawo. Za bardzo w lewo. Za bardzo w dynkę. Gdzie kule opadają. Tu jest. Neutralizowany. Rządzisz. Uwaga, wychodzą. Poniżej wieży. Dwa cele. Miał farta. Powtórka. Kurwa, zobaczył nas. Co jest stamtąd? Nie ułatwiaj mu sprawy. Nie widzę. Biła 6, granatniki to już historia. Jest czysto. Zostało tylko paru odeprzańców z kałachami. Przyjąłem cel potwierdzony. Robię podejście. Hej! Widzimy ruch w tamtym hotelu. RPG, wracaj do wieży, Stam. Środek na górze. Kurwa, strzelają do nas. Pada. Stam, załatw gościa z granatnikiem. Tempo! Daję nogę, załatw! Stan! Piła potrzebuje pomocy! Kurde. O, padło. Świetnie, Stan! Brawo! Piła jest czysto! Nie było lekko. Macie wsparcie lotnicze. Uważajcie na górę i na flanki. To pieprzone gniazdo szerszeni. Kuleta za szybko odchodzi od oka i nie widać, jak opada kula. Źle koszą. Uła. No dobra. Spotkanie. Zobaczmy jeszcze kawałek. Gdzie i kiedy? Mój pociąg będzie o 2:20. W Madrycie. W Madrycie. Przynajmniej ktoś się ucieszy na twój widok. Ona jest z tobą. Tak, śpi. Dla niej jesteś doskonały.
I nic, co powiem, tego nie zmieni. Nie spodziewaj się zbyt wiele, jak mnie zobaczysz. Rozumiem, Aluzja. Wezmę oddzielny pokój. Ale liczę na spotkanie z Bellą. I na rozmowę z tobą. Nic więcej. Mówiliśmy już o tym setki razy. Nie. Przestań, poczekaj. Coś się stało. Wszystko się zmieniło. Co się zmieniło? To kim jesteś? Czym się zajmujesz? Co musisz robić? To się nigdy nie zmieni. Wszystko się zmieniło. Wciąż tylko te zagadki, proszę. Bądź ze mną szczery. Jutro. Porozmawiamy. No to cóż, zobaczymy się następnym razem. Pozdrawiam was zatem bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Odchodzisz do służby i nawet słowem się nie odezwiesz? Taka polityka. Po 22 latach dostajemy kopa za to, że zrobiliśmy co trzeba. Czyli koniec? Odstawka? Raczej przerwa. Mam inne opcje. Co u Breachera? Marnie. Zabrał Manelę i odszedł ze służby. Pojechał prosto do Madrytu. Ratować małżeństwo. Słusznie. Do Madrytu? Lena i Bella nie są w domu? Nie. Są u jej rodziców.